Skandal w Hiszpanii. Piłkarze zeszli z boiska. Primera Division. Mouchtar Diakhaby został obrażony na tle rasistowskim. Spotkanie Primera Division pomiędzy Cadi za Valencią zostało przerwane. Mouchtar Diakhaby miał zostać obrażony na tle rasistowskim przez jednego z graczy andaluzyjskiej ekipy. Do całego zdarzenia doszło w 30. minucie spotkania. Sędzia musiał przerwać grę, gdy Mouchtar Diakhaby rzucił się na Juana Cale, który miał obrazić Francuza na tle rasistowskim. Arbiter spotkania pokazał Diakhabemu żółtą kartkę za atak na rywala, a dopiero później wysłuchał, skąd tak zdecydowana reakcja gracza Valencji. Gracze ekipy gości po chwili opuścili plac gry. Oficjalny profil Valencji napisał, że piłkarze podjęli decyzję o powrocie na boisko i poparł ją Diakhaby. Piłkarz został jednak zmieniony przez Hugo Guillamona. Nietoperze dodali, że ich zawodnik stał się ofiarą rasizmu. Spotkanie finalnie zostało wznowione.